Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie w 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki rządowemu wsparciu kolejne 3 raciborskie inwestycje zostaną zrealizowane. W ramach programu inwestycji strategicznych udało się pozyskać na realizację 3 kolejnych zadań dofinansowanie rządowe, które pokryje 90% całości wydatków kwalifikowanych. Kolejne rekordowe środki trafiają do Raciborza, 25 milionów złotych, tym razem na 3 inwestycje. 15 milionów na nowy parking w samym centrum, na tyłach Herceku, 8 milionów na park, nowy park zachodni przy ulicy Żorskiej, Starowiejskiej dla tych dużych osiedli, które tam są i 2 miliony na obiekty sportowe w Brzeziu. To jest kolejny rekord, bo mamy maksymalnie wykorzystaną tą pulę, która była możliwa do przyznania. Cieszę się, że miasto dobrze przygotowało wnioski, pan prezydent Polowy i cały jego zespół i że ja też mogłem je rekomendować, że ta rekomendacja uzyskała pozytywną decyzję. Zawsze się cieszymy jako Raciborzanie, jak nowe inwestycje u nas się pojawiają. Tak jest również i tym razem. I to na pewno nie jest koniec. Dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych inwestycja w centrum poprawi komfort zarówno mieszkańców, jak i podróżnych spoza naszego miasta. Dzisiaj mówimy o 3 sprawach. Idąc od tej najbardziej wysokością kwoty, czyli ulica Kowalska, parking wielopoziomowy. I tutaj mamy już gotowy projekt budowlany i w ciągu dni składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Mówimy o 240 miejscach parkingowych w tamtym miejscu. Projekt parkingu zakłada wkomponowanie go w przestrzeń raciborskiego centrum, tak aby nie zaburzać estetyki starówki. Drugie zadanie to park rodzinny Ogrodu Rekreacji i Brzeskiego Centrum Aktywności Społecznej. Kolejna sprawa to jest park zachodni. Pomysł, który zrodził się w wyniku rozmów z mieszkańcami. Tamta część Raciborza Zachodnia ma bardziej utrudniony dostęp do miejsc rekreacji. Mówimy o dużych osiedlach, dużej zabudowie wielorodzinnej i park, ale w takiej nowej formule, bardziej przypominającej ogrody jordanowskie, czyli miejsca do zabawy, nie tylko same spacerowanie po alejkach parkowych. Jest to odpowiedź na to, czego ludzie oczekują. Trzecie zadanie, które otrzymało wsparcie, to utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu Brzeziu. I trzeci element, obiekt dla LKS Brzezie. Zaplecze, które będzie służyć nie tylko klubowi, ale także i mieszkańcom, bo na dzielnicach jakby użytkowanie tych obiektów sportowych jest trochę w innym stylu, trochę bardziej można powiedzieć rodzinnie. To inwestycja dla mieszkańców w okolicy oraz poprawi komfort ćwiczeń i gry sportowcom z klubu LKS Brzezie. Realizacja zadań planowana jest w najbliższych 2 latach. Jeżeli chodzi o parking na ulicy Kowalskiej, parking wielopoziomowy, to należy się cieszyć z tego, że mamy już projekt budowlany, bo to jest bardzo istotny element, czyli na dniach składamy wniosek o pozwolenie na budowę. To jest mniej więcej procedura 2-miesięczna, w tym czasie ogłosimy też przetarg na wykonawstwo i należy się liczyć z tym, że pewnie rok to jest za mało na to, żeby zakończyć taką 4-kondygnacyjną inwestycję, te 240 miejsc parkingowych, ale z drugiej strony 2 lata to jest aż na to, żeby mieć już gotowy efekt, czyli myślę, że takie do 2 lat będziemy się cieszyć już nowym parkingiem przy ulicy Kowalskiej. Realizacja stworzenia rodzinnego ogrodu rekreacji będzie trwać około roku. Przetargi dla wykonawców zadań ruszą już za 2 miesiące.